W dzisiejszym odcinku robimy dramę każdej pojedynczej osobie, która nie zgadza się ze mną, że dzieciak z FNAF 4 to tak naprawdę Iwan bądź Evan Afton, ponieważ wiele osób się z tym nie zgadza, ale dobra, ale tak na poważnie. W dzisiejszym odcinku zajmujemy się właśnie tego typu sytuacjami albo jeszcze gorszymi przypadkami pewnej toksyczności w fandomie FNAF-a. W dzisiejszym odcinku zajmujemy się tematem, który uważam, że wymaga przynajmniej skomentowania, ponieważ jeżeli chodzi o całokształt tego community, istnieje tutaj sporo zjawisk, które są szkodliwe, bądź mogą być nawet niebezpieczne dla konkretnych osób i po prostu wymagają nagłośnienia. I nie chciałbym w tym odcinku urazić kogokolwiek, ani mówić o całokształcie community FNAF-owego, ponieważ mówimy tutaj o pewnych odosobnionych, naprawdę szkodliwych i niebezpiecznych przypadkach, a nie o całości. I oczywiście w całym community FNAF-owym istnieje bardzo wiele wspaniałych, normalnych, dobrych osób i głównie natrafiałem w swoim życiu na takie osoby. Niemniej w późniejszej części tego filmu zobaczycie wiele zachowań, które po prostu wymagają potępienia i krytyki i to właśnie o tym będzie ten materiał, więc zaczynajmy. Skoro już mówimy o aż tak poważnym temacie, to zacznijmy od samego początku, od pierwszego grzechu FNAF-owego community, od wojen fanów. Jeżeli mamy gdzieś zacząć, to musimy rozpocząć od chyba najbardziej oczywistego miejsca, czyli naprawdę toksycznych przedstawicieli tej społeczności. Jeżeli siedzicie we FNAF-ie od tych 10 lat, na pewno znacie ten temat. Zdaje się, że fanów FNAF-a możemy podzielić na dwie kategorie. Na tych normalnych, którzy mają swoje zdanie, swoje teorie, swoje własne wersje fabuły albo swoje własne opinie i poglądy na temat pewnych jej aspektów. I oczywiście, że ich zdania różnią się od siebie, gdyż FNAF nie jest rozwiązany. W sensie został w tym filmie, dokładnie przeze mnie, w tym godzinnym, pięknym materiale. Jestem ciekawy, jak wiele osób striggerowałem tym stwierdzeniem, bo tylko po to to umieściłem. Oraz wyróżnić możemy drugą kategorię fanów FNAF. Czyli tych, którzy mają swoją własną, jedyną, niezaprzeczalną wersję fabuły. Jeżeli śmiesz mówić, że jest inaczej, to jesteś... no i tak dalej. To jest po prostu dramat. I żebyście mnie dobrze zrozumieli, to jest podział mocno umowny, aczkolwiek myślę, że najbardziej pokazuje to, co mam na myśli. Możesz być fanem FNAF-a, mieć swoją teorię, ale jednocześnie poszanowanie dla zdania innych osób, ale również możesz być fanem FNAF-a, który ma swoje jedyne święte teorie. Traktuje całą grę jako jedno wielkie, święte objawienie, którego nie można albo obrażać, albo brać nie na poważnie, albo żartować z niego, albo robić setek innych rzeczy i wręcz pokazujesz albo niechęć, albo brak szacunku, albo wręcz agresję dla osób, które nie zgadzają się z twoim poglądem na serię. I to jest właśnie ten problem, bo tego typu osobników jest cała masa. Myślę, że całkiem spora grupa osób, która wgłębiła się w ten fandom, natrafiła na przynajmniej kilka takich osobników. Na przykład mówiąc o swojej teorii, ktoś nagle mógł was zjechać, bo on się z tą teorią nie zgadza, bo ma swoją jedyną świętą, a ty jesteś dalej. I właśnie problemem są tutaj przedstawiciele tego drugiego obozu, którzy są w stanie zrobić ci dramę, zwyzywać cię, zmieszać cię z błotem, tworzyć oszczerstwa na twój temat, czy pałać do ciebie prawdziwą nienawiścią, ponieważ masz inne zdanie na temat konkretnego misia z gry o misiach, którą ten drugi fan naprawdę mega wielbi. Albo na przykład uważasz, że jeden misiu zrobił to, a drugi zrobił tamto, a przecież jego święta wersja fabuły mówi, że to trzeci misiu zrobił to, a czwarty zrobił tamto. Jednakże pozwólcie, że rozwinę ten temat, bo to trochę za mało. Podstawową kością niezgody w społeczności FNAF są teorie, albo raczej brak akceptacji części fanów na wyznawanie teorii, z którymi ci się nie zgadzają. Jedni faktycznie kumają i są w stanie uszanować fakt, że inny fan może mieć swoje własne zdanie, bądź nie zgadzać się z pewną teorią, bądź zgadzać się z kolei z inną. Z tyłu głowy trzeba mieć, że teorie są niepotwierdzone. Gdyby były potwierdzone, nie byłyby już teoriami. A to od samego początku właśnie teoriami ten FNAF stoi. Jeżeli na przykład jakiś osobnik z drugiego typu chce się kłócić o słuszność teorii i na przykład, nie wiem, ilość tych niepoprawnych według niego, to może trzeba mu powiedzieć, że gdyby nie było tego aż tylu, to jego ulubiona gierka nie zyskałaby takiej popularności i chociażby jego ulubiony film nigdy by nie powstał. Jednakże biorąc to trochę bardziej na poważnie, im więcej graczy, im więcej poukrywanych chorych gówien w grach, tym więcej teorii. Teorii, z którymi można, ale nie trzeba się zgadzać. I na pewno temu community przydałaby się trochę większa tolerancja albo świadomość lub ogarnięcie,
u całkiem sporej części fanów. Jeżeli chodzi o wojny fanów, to jest jedno. Niekiedy mogą one wręcz przejść do prawdziwego życia, co też się stało zresztą w trakcie emisji, w trakcie jednego z seansów filmu FNAF, kiedy fani dosłownie zaczęli nawalać się na sali, podobno ze względu na to, że zdanie grupy atakującej odnośnie jakości samego filmu, czy filmu samego w sobie, różniło się od zdania grupy osób, która była bita na tym filmie. Fanów rozpoczyna walkę na sali kinowej, biją się po prostu ze względu na odmienne opinie na temat filmu. I tak, to jest prawdziwe nagranie. Przyczyny rozpoczęcia walki nie znamy, aczkolwiek mówi się, że wzięła się z odmiennych opinii w kwestii filmu, który wiadomo jaki był. Ja jestem absolutnie przekonany, że mogło to wyeskalować do takiego momentu właśnie ze względu na to, że na przykład grupa agresorów to są właśnie ci ortodoksyjni fani z kijami w dupie, których świętości nie możesz naruszyć, bo albo cię wyzywają, albo cię pobiją w kinie, jak na tym nagraniu. I to jest chyba najmocniejszy przypadek ze wszystkich, o których mowa. Po tych taku latają też filmy, jak na przykład gościu ukradł makietę filmów na wskina. No debil. I to jest jeden właśnie z tych przypadków, kiedy fani trochę się zagalopowali. Podobne akcje mieliśmy na przykład w 2015, w 2016 czy w 2022 roku. Kiedy to kolejno w 2015 roku w kodzie źródłowym strony Scott Games najpewniej znalazł się numer, który tak się składa, był taki sam jak numer telefonu pewnej pizzerii, do której później dzwonili fani w poszukiwaniu wskazówek dla fabuły serii, a nijak nie było to ze sobą powiązane. Idąc dalej, w 2016 roku pewna pizzeria, bądź nawet pizzeria, były wręcz bombardowane telefonami od fanów, ponieważ owa pizzeria nazywała się Freddy's. Freddy's Pizza. Freddy's Pizzeria. I fani stwierdzili, że to jest na pewno jakkolwiek powiązane z grą i dzwonili tam i nie wiem, pytali się o piątkę zaginionych dzieci. Wyobraź sobie, że pracujesz w pizzerii i odbierasz telefony i co chwilę dzwonią do ciebie dzieciaki, pytając się o fioletowego człowieka w kostiumie królika, nie? Ja pierdziałem. Idąc dalej, w 2022 roku MatPat wydał swego rodzaju teorię, gdzie wspominał o możliwości istnienia ARG FNAF-owego w prawdziwym życiu. Wszystko odnosiło się do książek z serii FNAF i bez wchodzenia w szczegóły, fani widząc to zaczęli wyzwaniać po na przykład pizzeriach znajdujących się w miastach wspominanych właśnie w książkach, wypytywali o Freddy'ego i tak dalej. To jest mocna przesada. MatPat w końcu sam odwołał akcję, prosząc swoich widzów, żeby ci przestali. To jest właśnie jeden z tych momentów, kiedy FNAF absolutnie posuwa się za daleko. Jednakże internetowe wojenki fanów to trochę wierzchołek góry lodowej. Bo już nieraz okazało się, że wyzwiska w sieci ze strony neogarów z drugiej kategorii fanów FNAFa mogą przenieść się na prawdziwe groźby w prawdziwym życiu skierowane do prawdziwych ludzi bądź bliskich osoby, która założyła pewną teorię, która nie spodobała się agresorowi z grupy drugiej. I ofiar takich sytuacji jest dość sporo, a jedną z nich jest nawet sam Scott Cawthon, twórca gry. Przenieśmy się do 2021 roku, kiedy miejsce miała drama wokół Scotta, który w wyniku kontrowersji związanych z jego niepopularnymi poglądami poszedł na emeryturę. Że emerytem to ja bym go nie nazwał, bo dalej się udziela, więc... W każdym razie przynajmniej chwilowo Scott odsunął się od swojej własnej społeczności, której co niektórzy przedstawiciele obrócili się przeciw niemu. Do takiego punktu, że zaczęli doksować go i likować w internecie jego prywatne dane. Aczkolwiek nie tylko Scott padł tego ofiarą, ale również jego ciężarna w tamtym czasie żona, wobec której ludzie publikowali groźby w internecie. Lecz ona w żadnym stopniu nie była jakkolwiek powiązana z FNAF-em, była po prostu żoną jego twórcy. Ostatecznie oczywiście nikomu nic złego się nie stało, chociaż sytuacja była mocna. Co niektórzy wyżywali się nawet nie tylko na samym Scottie i jego rodzinie, ale również i na ludziach próbujących bronić go w internecie. I to był jeden z mocniejszych momentów, kiedy pewna część FNAF-owego community absolutnie wymknęła się spod kontroli. Jednakże skoro już poruszamy tak mocne tematy w związku z community FNAF-owym, to musimy pociągnąć to dalej. I wyróżnić również przynajmniej kilka bardzo podobnych, alarmujących sytuacji powiązanych z ludźmi, którzy przy samym FNAF-ie pracowali. O Lady Fizzy wspominałem już przynajmniej w moich dwóch odcinkach, aczkolwiek jeżeli ktoś ich nie widział, to przypomnę o tym teraz. Lady Fizzy swego czasu odpowiedzialna była za szaty graficzne do kolejnych noweli z FNAF-a. Między innymi do oryginalnej trylogii książek. Sama Lady Fizzy określała się jako lolicon, co w skrócie oznacza osobę zafascynowaną innymi osobami wyglądającymi jak małe dziewczynki.
A poza tym niekiedy w jej pracach graficznych widniały dość graficzne, przesadzone, przeseksualizowane elementy ciała pewnych postaci, jak na przykład Baby. A dodatkowo w tym wszystkim nie zabrakło fanfików opowiadających o Williamie Aftonie, który nie tylko morduje dzieci, ale też jego... Niedługo później, po pójściu viral hashtagu Fire Lady Fizzy, ta została uznana za nieodpowiednią do pracy nad materiałem, jakim był FNAF, i została zwolniona przez Scotta, ale to nie był jedyny tego typu przypadek. Ponieważ podobną funkcję do Lady Fizzy pełniła również Pinkie Pills, która w swoich pracach niekiedy umieszczała pewne dość dwuznaczne elementy powiązane z pewnymi postaciami oraz dziećmi. Jednakże jej nie zjechali do tak dużego stopnia jak Lady Fizzy, plus jej skala przewinienia wydaje się być mniejsza. I to są dość odosobnione przypadki. Przypadki, które właśnie podzieliłem wcześniej na te dwie kategorie. Normalnych fanów i tych trochę bardziej ortodoksyjnych. Istnieje również trzecia kategoria i wobec niej moim zdaniem jest jeszcze gorzej, gdyż ma ona dość mocny wpływ na konkretnych fanów tej serii i może być to naprawdę destrukcyjny wpływ. Mowa tutaj o tych wszystkich społecznościach i osobach tworzących content typu NSFW. Rzeczy typowo dla dorosłych, wręcz przesadzone, obrzydliwe wręcz pod tym względem, które są bardzo łatwo dostępne dla tych młodszych fanów FNAF. Wiem, że ktoś teraz może mi wyjechać i powiedzieć, że FNAF to przecież nie jest gra dla dzieci, bo masz tam gościa, który jest chodzącym trupem w stroju królika, który gnije i widać jego wnętrzności poprzez dziury w tym króliku, i ja się absolutnie z tym zgadzam. Aczkolwiek... czy to ma w ogóle jakikolwiek wpływ na coś więcej? Spójrzcie na przykład na FNAFa na przestrzeni ostatniego roku albo dwóch. Generalnie całkiem spora część community FNAFowego lubi przekształcać postacie z tego cyklu i... dodawać tam sporo chorego gówna. Głównie polega to na przerabianiu postaci misiów, królików, lisów, no, typowych animatronicznych zwierząt z FNAFa na postacie trochę bardziej przypominające ludzi z bardzo wyolbrzymionymi pewnymi elementami ciała, żeby te bardziej pasowały dla standardów treści dla dorosłych, o ile dobrze to powiedziałem. Wiecie, co mam na myśli. Chodzi tutaj na przykład o zmienianie mengl w dorosłą kobietę o pewnych cechach szczególnych wyglądu. Dodatkowo lubią zmieniać charaktery tych postaci, były trochę bardziej intymne, plus same postacie są wciśnięte w dość... ciasne stroje, nie sprężynowe. I o istnieniu chorych tworów tego pokroju wiemy od naprawdę bardzo dawna. I przynajmniej w mojej opinii jest to dość szkodliwe na dłuższą metę. Ponieważ bardzo dużą grupą odbiorców FNAFa są dzieci. Dzieci, którym pewne nie do końca poprawne obrazki mogą ostro zniszczyć psychę. I gdyby tego było mało, ten pomysł idzie jeszcze dalej, do momentu, kiedy powstają fangamy dostępne za darmo, bądź nie, dowolnie do pobrania na stronach, które są przeznaczone dla normalnych fangamów. Chociażby Five Nights at Anime, które może nie brzmieć jakoś nie wiadomo jak. Aczkolwiek grając w tę grę, znajdujesz się w pizzerii Freddy'ego Fazbera, gdzie właśnie ścierasz się z... owymi przesadzonymi wersjami animatronów, które... tak, chcą cię dojechać, tak, musisz się przed nimi ukrywać, aczkolwiek kiedy już cię złapią, to nie robią ci jumpscare'a, tylko robią z tobą pewne... nieodpowiednie rzeczy. Ja kumam, że można się pośmiać, ale są pewne granice, których nie powinno się przekraczać. Oraz pewne rzeczy, które mają po prostu negatywny wpływ. I nie, mówiąc to, nie wychodzę na żadnego boomera. Jeżeli uważasz, że tak jest, witam cię w drugiej kategorii fanów FNAFa. Ale to, co również jest mega nie w porządku w tej kwestii, to autor trzech oryginalnych gier z tego cyklu, Five Nights in Anime, które są absolutnie NSFW na wielu płaszczyznach, jest jednocześnie youtuberem, który ma prawie 1 000 000 subów i... robi brainrotowe filmy dla 8-latków, bo dosłownie w jaki inny sposób moglibyśmy określić tego typu materiały. To dosłownie równa się z tymi wszystkimi filmami z nuggetsem, które zje na torebka herbaty. I problem leży w tym, że goście oglądają głównie dzieci, a jednocześnie jest on twórcą gier, które absolutnie nie są dla dzieci, a grają w nie dzieci. W związku z czym cały ten aspekt community FNAFowego możemy trochę podsumować w jeden sposób. Nadmierna, przesadna seksualizacja pewnych postaci, przerażająco łatwy dostęp dla treści nieodpowiednich dla dzieci, które dzieciaki mogą wyszukać od tak, i kilka innych bardzo podobnych, równie obrzydliwych tematów, to jest całkiem spora część community FNAFowego, czy tego chcemy, czy nie, i nie powinniśmy tego ignorować. Ja bardzo dobrze kumam, że ktoś może nagle powiedzieć, że FNAF to przecież nie jest gra dla dzieci, ponieważ masz tu dosłownie trupa w endoszkielecie, który gnił przez 30 lat i wiszą mu flaki. Tak, to prawda. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że całkiem sporą grupą, która jest zainteresowana FNAFem, są dzieciaki.
A najlepszym dowodem na to jest chociażby cenzura pewnych komercyjnych rzeczy wydawanych w gestii FNAF-a, jak na przykład książki. Czy na przykład ten konkretny tom Fazbear's Fright, którego okładka została zmieniona, bo była zbyt brutalna. Jeżeli to jest zbyt brutalne, to to też powinno być zbyt brutalne. A sam fakt, że film FNAF wyszedł w kategorii wiekowej PG-13, czyli od 13 roku życia, absolutnie nie sugeruje mi, że większość community FNAF-owego to poważni, dorośli ludzie, bo tak nie jest. Gdyby tak było, film FNAF prawdopodobnie nigdy by nie powstał, bo nie miałby kto na niego pójść. A co za tym idzie, tak prosty dostęp do tego typu treści jest po prostu szkodliwy i podejrzany. Jednakże pójdźmy z tym jeszcze dalej. Dormitabis. Jest to nazwa pewnego FNAF-owego fangame'u, który zdobył sporą popularność, ale nie ze względu na wykonanie, czy świetne podejście do stworzenia gry, czy sam fakt, że była dobra, bo była gówniana. Popularność wzięła się z niesamowitej ilości chorego gówna, które zostało upchnięta w tą grę. Jedną z najbardziej wytykanych rzeczy w kwestii tego fangame'u jest postać Garvey'ego, którego nagranie głosowe jesteś w stanie odsłuchać w samej grze i mówi ono w pewnym okresie w swoim życiu, gdzie robił krzywdę ludziom, a w szczególności dzieciom, i jest zadowolony z tego powodu. I można to wręcz uznać za udzielanie zgody na robienie nieodpowiednich czynów. To już samo w sobie jest gigantycznym red flagiem. We wspomnianym pliku głosowym Garvey wspomina o właśnie dziewczynce, która miała zostać zamordowana i wepchnięta do Chiki. Ale idzie w pewne szczegóły, nazywając ją gorącą piętnastolatką. There's this hot 15-year-old that was part of the kids' friends group. It was fun. She screamed. I tak, to jest złe. To było złe i nieakceptowalne, ale to jeszcze mogło nie być aż tak złe, jak było. Ponieważ to nie była postać wykreowana fikcyjnie. Była to postać wzorowana na prawdziwym człowieku. Na twórcy tej gry. Twórcą gry jest niejaki Nichi. Wokół niego swego czasu wybuchła dosyć spora drama, która pokazała jego naprawdę nieodpowiednie czyny z przeszłości. I w tej historii, jak zazwyczaj bywa w tego typu dramach, pojawiają się wątki czatów grupowych, gdzie Nichi wchodził w bardzo bliskie kontakty i miał bardzo podejrzane interakcje z innymi użytkownikami czatu. Użytkownicy ci mieli być znacznie młodsi od niego, a sam Nichi miał prezentować swoje chore fantazje. Owe screeny między innymi pokazywały dość nieodpowiednie konwersacje z osobą, która miała mieć 12 lat, czy wiele innych naprawdę obrzydliwych przypadków, czy na przykład wspominanie jego fetyszy, wśród których znalazła się na przykład nekrofilia, czyli pociąg seksualny do zwłok. I według informacji przedstawionych w tym filmie, konwersacja ta miała zakończyć się wysłaniem zdjęcia gołego dupska przez Nichiego do osoby 12-letniej. Generalnie ten web po tej sytuacji uciekł z community FNAF-owego, zostawiając notatkę na GameJolcie. Jezu Chryste, zostaw mnie w spokoju, nie chcę żyć w twojej głowie przez cały czas, poszedłem naprzód, ty też powinieneś, cześć. To jest agent do kwadratu, ale co za tym idzie, obrzydliwy, fatalny i nieakceptowalny. Na nasze nieszczęście niestety podobnych głupich fetyszystów w FNAF-ie jest więcej. I odnosi się to do dość małej grupy, aczkolwiek jednak istniejącej grupy fanów FNAF-a i trzeba o tym mówić i nie można dawać akceptacji na tego typu czyny i promowania takich rzeczy właśnie w tym fandomie. I to już nie tylko ze względu na to, że jest tutaj bardzo wiele dzieciaków, ale że jest to złe, podłe i obrzydliwe samo w sobie. Niezależnie od tego, czy to fandom FNAF-a, gdzie niestety tego typu łebków jest dość sporo, czy to jakiekolwiek inne miejsce, nie powinno być to akceptowane. I całkiem słusznie zresztą w community FNAF-a głównie nie jest, aczkolwiek dużo tych sytuacji jakoś tak przechodzi bokiem. W Polsce póki co na nic takiego nie natrafiłem. I tak, polski fandom bywa toksyczny, ale mam wrażenie, że nie ma tam na tyle osobników będących w stanie zrobić takie rzeczy, a przynajmniej mam taką nadzieję. Uff, i w dzisiejszym filmie to byłoby już na tyle. Właśnie przez cały ten materiał prześledziliśmy chyba każdy aspekt zepsucia FNAF-owego community. I oczywiście, może być tego więcej, na pewno jest tego więcej. Ale zatrzymajmy się w tym momencie dla naszego dobra. Jeżeli ogląda to jakiś fan ze wspomnianych w tym odcinku FNAF-owych kategorii fanów, to ogarnijcie się. Bo ani ta gra, ani filmy, ani książki nie są święte, ani wasze teorie, które tak kochacie, nie są święte. I na pewno wyznawanie konkretnych teorii absolutnie nie upoważnia was do mieszania innych fanów z błotem. Bo FNAF nie ma potwierdzonej wersji fabuły, każdy ma swoją wersję fabuły i każdy powinien uszanować wersję fabuły innych osób. A jeżeli chodzi o całą resztę trochę mocniejszych tematów poruszonych w tym odcinku,
bo to jest koniec, to jest... Nie wiem, czy jest coś więcej. Sorry za to, że ten odcinek był tak mocny, aczkolwiek mam wrażenie, że ktoś musiał po prostu o tym nagrać. Możliwe, że jeżeli chodzi o polski internet, to ci co bardziej sfetyszowani fani FNAF-a są gdzieś schowani, ale możliwe, że też istnieją. Po prostu uważajcie na siebie na Discordach i tak dalej, bo jeżeli to dzieje się na przykład za granicą, w Stanach czy coś, to w Polsce też może się wydarzyć, więc... Uważajcie po prostu. Piszcie mi koniecznie w komentarzach na dole, jakie są wasze opinie w tematach, które poruszyłem w tym odcinku.